Chodź tu maleńki, chodź tu maleńki, mam cię. Jest jeden upolowany, jeszcze jeden tutaj do kolekcji. Bam, Raven Mistrz, jeśli chodzi o łowiectwo. Fajnie, dobra, witajcie. Tak, jak widzicie, ja tutaj grubo poluję, bo będę potrzebował olbrzymiej ilości kości. Mam zebranych 16 kości i generalnie narobiłem się jak jasna cholera. Musicie przyznać, że jestem strasznie robotny facet. Yy, bo... Zrobiłem 64 boskie kadzidła. Mówiąc krótko, przeszedłem się jeszcze raz tutaj do Wiochy, porobiłem porządki, bla bla bla, tam pierdolety, nie? Generalnie wszedłem sobie tutaj na ten obszar i gdzie była tylko ten boski piasek i glina, to kopałem, kopałem, co jakiś czas stawiałem warsztat, żeby miał się gdzie przespać, aż skończyłem tutaj, zaraz obok łowcy. No i jak postawiłem, tak naprawdę ten warsztat tutaj gdzieś macie, czekajcie, gdzie ten warsztat tutaj stoi, tu jest. No, no to postawiłem ten warsztat i porobiłem tych, tych talizmanów wszystkich, nie? Policzyłem, że boskich kadzideł potrzebuje około 60, mam 64, czyli z zapasem. Tutaj była potrzebna gliniana miska i piasek. No z piaskiem nie ma problemu, bo się po prostu motykuje i wypada. A z glinianą miską to się motykuje glinę, a potem się robi glinianą miskę, czyli z pięciu wychodzi jedna. Więc też tego naczeskałem dużo. I mam 64. Tak, znowu parę godzin roboty. Mm, cóż, dodatkowo kościanych talizmanów potrzebuję mieć od cholery, więc widzicie. 5. Yy, no, niestety, bardzo dużo kości jest potrzebnych. Tam ze skórami jest mniejszy problem, bo to idzie pozbierać. Natomiast kości idą strasznie powoli. Rzemieślnik level 20. Mamy tylko 28, 28 kościanych talizmanów. To mi nie starczy na to wszystko, co ja potrzebuję. Ale dobra, no to, to innym razem. Najpierw sobie zjedzmy, napójmy się. Zrobiłem bukłaczki z wodą, bo tu wody, gdyż albowiem, nie ma. Poluję na te fretki cały czas. Ale chodźmy może do tego łowcy. Witaj kolego. Kim jesteś? Przybywam z wiadomością z zachodu. Dawnośmy zapomnieli o Twym starszym. Czemu mielibyśmy się Ciebie słuchać? A co tu się stało? Góra zaryczała, ziemia się zatrząsła. Starsza nie odezwie się do ciebie, ma swe powody. Radzę byś opuścił naszą krainę. O tyle szczu. Dokończ konstrukcję. Zbuduj targowisko. Co z twoim starszym? Ona w samotności. Starsza nie odezwie się do Ciebie, ma swe powody. Okej, okay, czyli musimy pierdyknąć targowisko, tylko nie jest napisane gdzie. Nie jest napisane, gdzie mamy to targowisko zbudować, więc wiecie co? Podejdziemy sobie tutaj do ołtarzka. Myślę, że ołtarzyk to będzie idealne miejsce. O, ty mały leszczu, chodź tu. Jak tylko się respią, to staram się na nie polować, bo to kurestwo strasznie powoli... Yy, powoli się respi i w dodatku zapierdziela jak, jak cholera. Trafić w to też nie jest łatwo, widzicie? Bo to zmienia kąty natarcia i jest problem, nie? Dobrze, zebrałem 5 kości, czyli 4. Z jednego idzie dwa. Więc Gitz. Jeśli chodzi o surowce, tutaj troszkę zupgrade'owali możliwość transportowania, zaraz wam pokażę. Widzę, produkcja mi stanęła, bo coś tu się stało z racjami żywnościowymi. Przestali mi wydajnie produkować żywność. No i teraz wszyscy głodują, więc nie produkują mi żadnych surowców. Więc lipa, ale i tak na czaskali od cholery, więc nie jest źle. Nie jest źle, tylko będę musiał im kazać po prostu rybki pobierać. Na targowisku zmodyfikowali, teraz był update, i dodali w końcu, że mogę tutaj transportować wszystkie rzeczy typu przyprawy, kamienie. Gdzieś tutaj było siekiera, prawda? Co tu jeszcze? Siekiera, nóż, motyka, więc generalnie narzędzia. I to bardzo dużo rzeczy rozwiązuje, bo teraz mogę mocno ograniczyć, tak naprawdę ilość tych magazynów, mogę porozbijać ten transport i to będzie to będzie zajebiste, tak wam powiem to będzie zajebiste, tylko ja to muszę podejść na spokojnie, dobrze gdzie jest ta, ten ołtarz tam jest ten ołtarz dobrze, tu jest ołtarzyk jest tu też możliwość gotowania sobie i stara tutaj też będzie, nie, więc możemy tutaj odprawiać rytuałki i tam jest jeszcze ocean. No więc nic innego mi nie pozostaje jak pierdyknąć w tym miejscu na przykład e, targowisko. Więc zróbmy tak. Takie jest zadanie. Dokończ konstrukcję, buduj targowisko. Więc stawiamy targowisko gdzieś tutaj w tym obszarze. Myślę, że tu będzie obszar handlowy. Ej, nigdzie mi tu nie pozwalają. Może tutaj na tym kamieniu. Niekiedy te pozycje tutaj do budowy to są po prostu tragiczne. Dobra, stawiamy w tym miejscu targowisko. Schowamy może dzidę, nie jest mi potrzebna, troszkę drywna. Dużo bambusa, bambusa to też mamy dużo. Przyznam się szczerze, bez bicia, że były momenty, w którym grając tą grę, po prostu szlak mnie trafiał z powodu braku surowców. No i zrobiłem sobie idle game, tak, czyli zostawiłem grę włączoną na parę godzin. I tutaj się jakby same surowce zbierały. Nie tylko doglądałem co parę minut, czy aby tam nie zabrakło im jakichś narzędzi, czy czegoś, bo zdarzało się tak, że się coś zbugowało i nagle im zabrakło. E, no więc w taki sposób to rozwiązywałem, żeby to się jednak z zapasem robiło. Dobrze, postawię mi tu targowisko. Dodatkowo, ja sobie jeszcze przy każdym targowisku staram się postawić, znaczy w takich istotniejszych miejscach, postawić przede wszystkim warsztat. O, tu jest idealne miejsce na tym kamieniu. No, bo to jest miejsce, gdzie ja mogę brakujące narzędzia dorobić, mogę się przespać, ewentualnie też coś tam yy, bukłaczki porobić i tak dalej, Więc na spokojnie warsztat zawsze powinien być. Można też chatę zbudować, yy, chatę się szybciej buduje, żeby się przespać, natomiast nie można wtedy nic krawcić, no i wtedy się pojawia problem, bo czasami się przydaje te krawcenie. Zdokończmy sobie warsztacik. Warsztacik to jest moment roboty, szczególnie jak się ma surowce, to to jest. Z nic, Byk, dwie skrzynki, to i jeszcze tutaj taką dużą skrzynię. No i robota skończona, nie więc teraz mamy tutaj warsztat. Targowisko nazwę: Targ u sąsiada. Tam sąsiad z pustyni, jeszcze sobie się zastanowię. I chodźmy teraz, pójdźmy z powrotem do ołowcy. Dostał targowisko, więc powinien tutaj nie płakać, tylko musimy handel otworzyć. On mi będzie teraz pewnie kazał zbudować, domyślam się, że hatem myśliwego, żeby odprawić rytuał, pitu, pitu, bla bla bla. Więc pójdźmy zobaczmy. Co jakiś czas naciskam sobie orle oko, tak żeby ściemnić ten ekran i ewentualnie zaobserwować, czy tu, aby na pewno nie ma jakichś fretek. O właśnie, widzicie, fretka tu mi przebiegła, dziadostwo, ale cholera, tu jest blisko, tu jest, pode mną jest. Mam cię, nie mam cię. Mam cię. Złapałem. Druga mi uciekła, ale już daleko była. Siedem kości. No i tak po folii to idzie, więc liczę na to, że jak będzie możliwość zbudowania łowcy, to mogę mu zadeklarować: panie, zbieraj pan tylko kłości. Ten się kurde. Polas. Kilometr w ogóle od mojej pozycji. Podróżnik jeden. Chodź tu. Czym jest ta rzecz, którą zniosłeś, nieznajomy. Źródło handlu. Nie mamy nic na wymianę. Nasza starsza okryła się przed światem. Nie odezwie się do nikogo z nas, ale z Tobą myślę, że będzie chciała porozmawiać. E, Odbądź wyprawę w stronę morza. Czeka tam śmierć poprzez wygłodzenie. Mam nadzieję, że dzięki Tobie zrezygnuję z tej kary. Niech Bogowie Cię prowadzą. Dobra. Czyli tam już byłem pewnie. To jest przy ołtarzu. Troszkę dalej od ołtarzu, ale ona tam siedzi. Nie mógł mi paluchem pokazać. Gamon, jeden straszny. Dobra, zobaczmy, czy tu fretki biegają. Jeśli się mylę, całym szacunkiem mam prawo się mylić. Jeśli to nie są fretki, to możecie mnie poprawić, bo nie poznaję takich zwierzątek małych, drobnych. Robi się ciemno, jest w sumie noc. Martwi mnie to, że moja ekipa tam nie pracuje, ale nie chcę już z buta zapierdzielać takie kilometry. Ja muszę odprawić rytuał, żebym mógł się po prostu przenosić do tego drzewa rytualnego. I wtedy będzie sprawa załatwiona. Ops, przeskoczymy sobie tu. W sumie fajny teren na rozbudowę. Bo tu mogę postawić naprawdę dużo ciekawych chatek. Tutaj jeszcze jakiś agent biega. Dwóch agentów, więc oni tu jakoś żyją. Skromnie, bo skromnie, ale prawda, żyją tutaj. Kim jesteś? Musisz najpierw porozmawiać z łowcą. Spoko. A tamta wlazła gdzieś tam na środek góry. Ja ciężpierdyle. Zobaczcie, tu jest wejście do podziemia. I nie wiem, czy to nie będzie. Czy to nawet nie będzie tu, chociaż wskaźnik pokazuje mi gdzieś do góry. Ale możliwe, że to jest. Tak, to będzie drugi magazyn pewnie ich. Szkoda tylko. Bardzo szkoda. Olbrzymia szkoda, że te wioski są w taki sposób zagospodarowane. W sensie. Fajnie by było móc tu wejść. O, zobaczcie, nawet nie wejdę. Fajnie by było móc wejść, zobaczyć już jakieś chaty, jakieś rozpadnięte, nie wiem, miejsca kultu. I jako cel główny jest to po prostu naprawić. To by było zajebiste. A tutaj zobaczcie, no aże po jakichś takich syfach. No, i to tak naprawdę tylko ja jestem tym budowniczym tych chatek, nie? A oni żyją nie wiadomo w czym. W piasku tyle czasu. Niby coś tu pobudowali, ale to jest jakaś pozostałość po innym budowniczym. Tu jest jakaś chatka, no mógłbym ją rozebrać. Tutaj jakieś dziadostwo. Ja pierdolę, ale daleko zalazłem, gdzie ja jestem. Po drugiej stronie tego głazu, okej. Okay. Dobieganie jest upierdliwe. Dobra, witaj stara. Tu i ziemcze. Ktokolwiek się zbliża, niech zaprzestanie. Przysięga, którą złożyłam, nie pozwala mi się do ciebie odezwać. Starsza zachodu mnie... Znaczy, stary mnie przysłał, no. Stary, głupiec, żyje? Pawicz mnie, nie. Jak przedostałeś się przez niemożliwy szlak. Most zawalił się wiele pór deszczowych temu. Odbudowałem. Fascynujące, nie mamy jak Ci pomóc. Bogowie sądzą, żeśmy niegodni istnienia. winniśmy usłuchać się ich zdania i czekać, aż zabierze nas stąd upływ czasu. Pomóż mi, pozwól mi pomóc. Wielkie słowa, zobaczymy. No to rób co uważasz. Czyli musimy rozbudować teraz tą wioskę, warsztat, magazyn i zbudować chatę odpoczynku. Magiczna chata relaksu, znana również jako Burdellino albo Karczma. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja sobie tu poskaczę kantem. Surowce ze sobą mam, więc problemu nie będzie. Wszystko postawię tam przy tym złożu rytualnym. Natomiast nie wiem, czy ja mam coś takiego jak odpoczynku. Jest chata rzemieślnika. Prywatne. Chata do spania. Chata do spania, chata do spania. Farmera, kucharza, rybaka, garncarza, kamieniarza, drwala, szamana, zbieracza, przemieśnika, targowisko, magazyn. No to... ciekawe. Chatę odpoczynku, zbuduj dwie sztuki. Albo jest do odblokowania coś, albo jest to po prostu zwykła chatka mieszkańca. Może być, że to będzie chatka mieszkańca. Dobra, to pójdźmy w takim razie magazyn pierdyknijmy w samym centrum. Tego biegania w tej grze to jest za dużo. Tak wam już któryś to raz powiem. Mógłbym na przykład magazyn tu pierdyknąć, o. Ale nie zmieści się, a szkoda, bo bym chciał właśnie w środku tutaj postawić. Może na jakimś kamieniu, żeby to fajnie wyglądał. A nie, już, już dobra. Nie będę taki, wiecie, do przodu go lako, tylko postawimy sobie to tutaj przy ognisku. Tu jest chyba idealne miejsce na magazyn, o. Pięknie, o. Beautiful, no zmieścisz to Tutaj magazyn też się w miarę prosto stawiało, tylko nie wiem teraz, czy ja zabrałem ze sobą y, totemy. Tutaj akurat totem nie jest potrzebny, bo to do rzemieślników się daje. Ale możliwe, że będę musiał jakiś totem pierdyknąć: czy to bambusowy, czy drewniany. Chciałbym już mieć gliniane, bo one mocno przyspieszają produkcję. Wrota ścianki mogę tutaj pierdyknąć. Regipsowe y, albo tutaj górę. I tutaj bardzo dużo różnych tych rzeczy. Na szczęście, tutaj tanie surowce się zużywają. Yy, magazyn, magazyn. Teraz go nazwiemy. Magazyn piachowców. Dobra, to są piachowcy. Żyjący w piachu, brudasy. I teraz dwie chatki musimy postawić. Mam nadzieję, że to jest to. A wiecie co? Ja zobaczę, czy ja nie mogę odprowadzić tego. Odprowadzić. O, odprawić. Tego rytuału. Chodźmy, pójdźmy. Mogę odprawić rytuał. O, zobaczcie, czarna nam szajdzie. Jazda z koksem, i tu jeszcze mogę fotkę zrobić, że to przy drzewie, nie takie, o, takie o, większe z oddali. Dobra, pierwszy rytuał od, odprawiłem. Następny mogę, czyli to mi daje podróż do wschodniego ołtarza. Czyli teraz mogę się transportować między jednym a drugim, więc spoko. Później mogę pierdyknąć chatkę myśliwego tutaj tylko kościany talizman jest potrzebny więc też sprawa prosta nie ma z tym największego problemu no pal się pal to zioło potem mogę zrobić średnią chatę do spania albo chatę garncarza myślę że chatę garncarza postawimy najpierw a nie wiem czy mi nawet nie starczy na tą średnią chatę to bym tutaj postawił dwie średnie chaty jako chaty odpoczynku a czemu by nie? Jak mnie stać. Dobra, i teraz mamy do wyboru. Gliniany ten totem, albo. to, 15 kosztuje. To kosztuje dychę. To dwie dychy. I mogę mieć kilo w kamień upanych grzyby. Na razie mi na tym nie zależy. Bo mamy chatę myśliwego, tak? Mamy hatę myśliwego. Gliniany totem. Niby spoko. Dziesięć, kurde. Dozbieram tych pięć tych kości, to ja dozbieram lada moment, powiem wam. Na razie chatę, bo to jest nasz cel na, na dzisiaj. Pierdyknąć te dwie chaty, a z totemem jeszcze sobie dam radę. A wtedy narobię ich tego od cholery. Już nawet może poza odcinkiem to odblokuję, żeby już po prostu to przyspieszyć, bo też nie chcę tych serii robić nie wiadomo jak długich, nie? No i tu mi brakuje kościanych talizmanów 5 sztuk. A nawet nie wiem, czy ja teraz nie, nie dozbierałem, wiecie, tych surowców. Na 5 sztuk to mi nie starczy. Muszę mieć jeszcze trzy kości co najmniej. Dobrze, napijmy się. Zjedzmy. I postawmy sobie. prywatnych a tę do spania. Zwiększa poziom plemienia, o więcej tam. No i tutaj te chatki to ja pierdyknę tutaj o. Proszę, zobaczymy, czy to się zaliczy jako chata odpoczynku. Ile drewna do tego zejdzie? Drewna schodzi podobnie. Jeśli chodzi o bambus. Też tutaj ta ściana podobnie, tutaj też muszę pirueta zakręcić, prawda? A tutaj idzie inaczej, bo tu już glina wchodzi, zobaczcie. Więc tu jest, się pojawia problem. Teraz idziemy w gliniany tutaj resort, gliniany kurort. No właśnie, nie zaliczyło mi, ale dostałem 5 punktów więcej, więc mają dużą chatę. A ja muszę tu chyba mniejszą hatę postawić. A ta do spania, czyli to. Jedna obok drugiej, żeby też to ładnie wyglądało. Tylko też przejście sobie tutaj skrewiłem, jeśli chodzi o przejście do ołtarza, ale za często tam nie będę chodził. Bo jak odprawię te rytualne czarne szenu, no to już będę miał spokój, nie Dobrze, i teraz tylko tutaj, tutaj znowu pirówecik. ścianki. A musicie mi przyznać, że surowców to nazbierałem ładnie. I daszek. I jest. Tak, ta mała chata się zalicza jako chata odpoczynku. I jeszcze jedną chatkę pierdykniemy. I my może tutaj przy tym magazynku może tak z drugiej strony tak, żeby tu mieli ładnie. O, tu jest miejsce. Proszę Was bardzo. I to będzie właśnie dla starej. Ona pewnie znając życie, przejmie tą dużą chatę, no ale to boga temu zabroni, prawda? Nie no, tu spoko, jak będę miał dużo gliny, to mogę spokojnie narobić sobie tych dużych chat, bo to bardzo przyspiesza. Ilość bambusów i drewna jest podobna tylko, że ta glina dochodzi, a glina naprawdę się szybko zbiera. Się długo się trzeba kopać w jednym miejscu, ale nie trzeba latać po całej krainie, więc tutaj pod tym względem jest cacy. No i mamy pogadać jeszcze ze starą. Czy ona jest gdzieś blisko? Jest, idealnie, przeniosła się. Więc pogadamy ze starą. I tu już będziemy mieli tak naprawdę sprawę załatwioną, więc chodźmy sobie do niej. Mają już ludzie gdzie spać. Kurde, jakby nasi budowlańcy tak budowali. Z całym szacunkiem dla tych budowlańców, którzy tutaj oglądają. Mam na kanale, ale znam takich, co po prostu mordęga, krew z nosa niekiedy. Czy to... poprawiać po nich trzeba? Dobra, witaj, kobieto. Nadal tu jesteś. Zakończyłem wyprawę. Odbudowałeś to, co nam zabrali, bogowie nas przekleli. Zniszczyliśmy ich ołtarz, więc nie ma dla nas nadziei. Odbuduję ołtarz. A, ale czy posłuchają, czy ty byś posłuchał? Zrób to, weź go, potrzebujesz ruin starego ołtarza, odbuduj go i daj nam jeszcze jedną szansę na kontakt z bogami. Odbuduj ołtarz, a ja już mszę czarną odprawiłem, a tutaj proszę, zniszcz pozostałości ołtarza, czyli chyba to wszystko będę tu musiał poniszczyć. Jeszcze to muszę się przyjrzeć, czy jakiś młotek, czy coś tu muszę ogarnąć, nie wiem. Zobaczymy, czy się przyjrzę. Co oni tutaj chcą? No właśnie, a zobaczcie, że tutaj muszę młotkiem, glina, takie rzeczy, po prostu ja tu będę musiał z młotkiem zapierniczać i rozwalać chyba te wszystkie kamienie, no szkoda, że to się nie jest tak fajnie podświetlone, tylko zrobili jakiś magiczny syf z tego, jakieś kamienie, gruz, koparka by się przydała, a nie ja. No i teraz weź szukaj, który kamień jest ten zły, tu jest ten zły. A jak rozwaliłem wszystkie kamienie, to teraz ta gałąź glina, boski piasek. No to możemy im to postawić. Zdążę jeszcze na odcinku? Może zdążymy. Tutaj mamy jakieś trzpienie. Z gliny. Jakieś takie, nie wiadomo co to jest. Chyba posągi tu będą. Tutaj mają jakiś duży kamień. Firom je zburzyłem, a teraz odbudowuję kamienie. Uszera. Ok, tutaj teraz stawiamy z gliny. Zobaczcie, takie wyższe te trzpienie. No, i nie mam gliny. Ale tu będzie fajnie się przeodprawiało, bo tu widzicie, jest ten boski piasek i to się będzie fajnie jak psuje, świeciło jeszcze. Tylko tu ścieżkę jakbym wykończył, to będzie cac. No dobrze, dzięki za oglądanie, wiecie o co chodzi. Ja sobie tu teraz podziałam, jeśli chodzi o próbę naprawy tutaj mojej poprzedniej wiochy, bo trochę to siadło. Nazbieram sobie faktycznie fizycznie tej gliny, jakieś tam surowce tu dozbieram żywność im tu przetransportuje i spróbuję ogarnąć to targowisko. Nie, bo tutaj mogę, widzicie, poprzypisywać tych osób, bo mam pracowników 81, nie, 11 nieprzypisanych, więc mam ich od cholery. Magazyn piachowców też mogę tutaj piątaka osób dodać, żeby coś mieli do roboty. Magazyn piachowców przypisać do targu sąsiada, bo jest blisko. No i tak naprawdę docelowe targowisko... Targ u sąsiada, a tutaj główny targ nie? I dajmy na przykład po 20 surowców, żeby transportowali. Natomiast, jak to będzie wyglądało, to ja sobie to rozkminię na spokojnie, bo to też dużo czasu potrzeba. Tak więc dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pro Elona. cześć.